Cześć, witamy bardzo serdecznie tutaj Noche de Boleros. Zapraszamy Was do obejrzenia tego materiału. Będziecie mogli się dowiedzieć czegoś więcej o naszej muzyce, o naszych inspiracjach i przede wszystkim o naszej nowej płycie Chilir. Noche de Boleros działa od 6 lat. Stworzyliśmy ten zespół, aby móc pokazywać piosenki, stare piosenki z Ameryki Łacińskiej. Cała idea muzyczna zespołu to odkrywanie starych melodii ze starego kufra właśnie z Ameryki Łacińskiej. Skład zespołu to 7 osób. Kamil Kucharczyk, piano, pomysły aranżacyjne, Marcin Świderski, multiinstrumentalista, gra na saksofonach, klarnecie, akordeonie i flecie. Pianista, to już mówiłam, Renel Baldesepero śpiewa ze mną, pochodzi z Kuby. Manuel Albanjuarez gra na perkusji, Mikołaj Miki Wielecki instrumenty perkusyjne, obaj nasi perkusiści to jakby brzmienie zespołu, dzięki temu trochę też zawdzięczamy właśnie to unikalne brzmienie, którym dysponujemy, że tak powiem. Maciej Szczyciński gra na gitarze basowej i na kontrabasie, ja śpiewam. Moje fascynacje tą muzyką są bardzo silne. Zaczęły się już bardzo wcześnie, od kiedy byłam małą dziewczynką. Obejrzałam film o flamenco, wtedy zaczęła się pasja do muzyki hiszpańskiej i w ogóle do wszystkiego, co jest hiszpańskie. Bardzo szybko później spotkałam się z pierwszymi bolerami. One zainspirowały mnie do tego, żeby dalej poszukiwać w tym kierunku bolera. Są latynoamerykańskie ogólnie, one pochodzą z różnych krajów, nie tylko z samej Kuby, ale tak naprawdę rozwinęły się i rozniosły po całym kontynencie. One doszły aż do Argentyny i do Chile. Są na całym kontynencie i to jest w nich właśnie fascynujące. Myślę, że każdy z nas, każdy z zespołu ma, dzieli tą pasję do tego gatunku muzyki i dlatego staramy się odkurzać te stare melodie. Bolero cubano es como bueno, el bolero de amor de para te le canta a la mujer, ¿no? A la pareja. Yo trabajé mucho tiempo en tríos en Cuba y bueno, siempre se le da una serenata a la muchacha o en el restaurante cuando están comiendo. Es algo muy muy romántico, muy que llega al corazón, ¿no? I retro latino to określenie, które powstało jakby w czasie naszej pracy nad płytą i dzięki naszym koncertom. Tak też to określenie powstało przez dziennikarzy, to oni jakby utworzyli tą nazwę o nas. No, retro latino, czyli stare melodie latynoskie, odświeżane i przearanżowywane przez nasz zespół, tak bym to zrozumiała. Myślę, że jest taka tendencja w tej chwili na świecie w muzyce, że wraca się do korzeni, wraca się do starej muzyki. Powstało Nuevo Tango. Powstaje coraz więcej składów, które biorą się za te stare melodie, akurat bolera. One mają taką piękną melodykę i są w pewnym sensie bardzo proste i bardzo łatwo jest je łączyć z innymi rytmami. Może nie łatwo, ale są tym wpływom podatne. Są bardzo wdzięczne do tego, żeby coś z nimi robić. Wiesz co, jaki to problem? Jeżeli słuchasz takiej muzyki, no to chcesz ją też grać. No. Magda nie śpiewa, żałuję, że cię znałam. No, chyba nie żałuję. Żałuję, że ciebie znałam. W większości swoich znajomości. Słuchaj, no jest nam łatwo to robić i wiadomo, że nie będziemy mieli z tego samochodów i domów. Przynajmniej nie w tym roku, może w przyszłym. Ale... Kurczę, no. Ja myślę też, że jak się robi coś z sercem, jak naprawdę się coś kocha, to w jakiś sposób promieniuje na innych ludzi. No na drugiej będzie następne 10, druga już niedługo. No i co dalej? Kilka rzeczy, no nie, bo mamy na tej płycie stare piosenki, które odświeżyliśmy. Mamy na tej płycie piosenki autorskie i mamy na tej płycie
takie piosenki, o której tak naprawdę o każdej z nich można opowiedzieć fajną historię. Co nas bardzo... Tak stworzyliśmy ten materiał, żeby właśnie tak było. Zacznijmy może od naszego singla, czyli piosenki El Último Domingo, czyli ta ostatnia niedziela. Stworzyliśmy ją, aby zrobić pewien akcent i pewien ukłon do polskiej, w stronę polskiej publiczności. Chcieliśmy starą polską piosenkę przetłumaczyć na ten nasz język muzyczny, na ten język, w którym ja śpiewam, w którym się komunikujemy i pokazać, że tak naprawdę muzyka jest uniwersalna, że można z obie strony tym żonglować, że tak powiem. Są utwory takie, które pochodzą z lat 20., 30., które są takimi starusieńkimi piosenkami. Jedna jest z Puerto Rico, druga jest z Brazylii, trzecia jest z Kuby, jest meksykańska, także tego jest bardzo, bardzo dużo. I mamy też piosenki autorskie, które napisali dla nas muzycy z naszego zespołu, też jest kompozycja Amor. Jest też piosenka napisana w Hiszpanii przez mojego pierwszego nauczyciela śpiewu flamenco, Rafaela Rodriguez'a. I nazywa się Dulces Versos, słodkie wersy. I każda, to naprawdę mogłabym godzinami opowiadać o każdej z tych piosenek, bo każda ma super, super swoją historię. No i co, o tych, bo ja bym opowiedziała jeszcze o tych brzmieniach w ostatniej niedzieli, to co zrobiliśmy z tymi drzwiami, telefonami. Opowiedz, bo to wy robiliście. Tak, nagrywaliśmy ostatnią niedzielę w domu oczywiście, no bo jest tak, że część płyty powstaje w profesjonalnym studiu, a część powstaje w różnych innych sytuacjach, więc tam są wykorzystane nie tylko instrumenty perkusyjne, ale jeszcze jakieś przedmioty, typu telefon stary, jakieś drzwi, coś tam, Kamil to wszystko pomiksował. No i brzmi to oryginalnie, no. Brzmi to ciekawie i jest, nie wiem, ale... Słyszałem, że to jest jakaś piąta wersja ostatniej niedzieli w tym roku w Polsce. No, wszyscy to nagrywają. No, może ktoś wyda jakąś w ogóle kompilację. O miłości. O miłości różnej i miłości. Innych demonach. No to jest tak, że... Tak, o miłości, o różnej miłości. Czasami dobrej, czasami złej, czasami udanej, czasami nieudanej. No ale są też takie piosenki jak o tych pomarańczach. O chłopcu, który lata po targu brazylijskim i sprzedaje kosz pełen pomarańczy, krzyczy do klientów, że jak kupią kilogram, to dostaną drugi gratis. Także jest generalnie poetyckie, piękne teksty, takie proste metafory, które w hiszpańskim świetnie się sprawdzają, bo u nas jakby po polsku zaśpiewać o kwiatku, no to brzmi banalnie. Tam nawet najgłupszy tekst brzmi bardzo pięknie.